Francja wycofuje się z opłaty CIPSI, a Brytyjczycy wysyłają na swoje autostrady nieoznakowane ciężarówki. W jakim celu? Dziś wyjątkowo w zastępstwie za Ewelinę Bukowską, Hanna Okulska. Zapraszam na nowy odcinek Transinfo. To już pewne. Nie będzie opłaty CIPSI we Francji. Dekret z 9 lutego znosi regulacje wprowadzające nową opłatę w wysokości 40 euro, którą za każde świadczenie mieli wnosić zagraniczni pracodawcy delegujący pracowników do Francji. Przypomnijmy, że obowiązek zgłoszenia delegowania pracowników we Francji został nałożony na polskich przewoźników w styczniu 2017 roku. Niedługo potem Francuzi postanowili nałożyć na pracodawców z zagranicy opłatę za korzystanie z platformy, na której są dokonywane zgłoszenia. Opłata miała wejść w życie z początkiem 2018 roku. Zapowiedzi francuskiego rządu wzbudziły jednak ostry sprzeciw. Nie spodobała się ona nie tylko polskim przedsiębiorcom, ale i Niemcom. Tamtejsze związki transportowe uznały ustawę za dyskryminującą. To, że zakaz korzystania z telefonu w trakcie jazdy obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, nikogo nie dziwi. Francuzi postanowili pójść o krok dalej. Zgodnie z wyrokiem sądu kasacyjnego, który zapadł 23 stycznia tego roku, obsługiwanie telefonu ręką w zatrzymanym pojeździe, nawet przy wyłączonym silniku, także ma podlegać karze. Według sądu kierowca uczestniczy w ruchu drogowym, dopóki nie zatrzyma samochodu na miejscu parkingowym lub na terenie prywatnym. Zabronione jest przy tym korzystanie ze słuchawek, także tych bezprzewodowych, z systemem Bluetooth. Wyjątek stanowić mają sytuacje, gdy kierowca zmuszony jest wezwać pomoc. W trakcie jazdy kierowcy będą więc mogli korzystać wyłącznie z zestawu głośnomówiącego lub wbudowanych zestawów Bluetooth zintegrowanych z pojazdem. Tekst Transinfo o pomyśle Francuzów wzbudził wśród czytelników sporo kontrowersji. Czy Waszym zdaniem taki zakaz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa? 3 nieoznakowane ciężarówki wyjadą wkrótce na brytyjskie drogi główne i autostrady. Inicjatywa ta ma na celu walkę z niebezpiecznymi zachowaniami kierowców. Po sukcesie pilotażu, w ramach którego nieoznakowany ciągnik patrolował drogi Wielkiej Brytanii, rządowa agencja odpowiedzialna za nadzór tamtejszych dróg postanowiła zainwestować w 3 kolejne pojazdy tego typu. W ciągu 2 lat funkcjonariusze korzystający z nieoznakowanej ciężarówki ukarali niemal 4200 kierowców. Naliczyli oni łącznie 5039 wykroczeń. Prawie 2/3 winowajców korzystało z telefonu podczas jazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy ciągnik rozpocznie patrolę. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Gorąco zapraszam do komentowania i udostępniania naszych filmów. Nie zapomnijcie też o subskrybowaniu naszego kanału. Po więcej informacji ze świata transportu odsyłam Was do serwisu Transinfo. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.